No, wchodzi, wchodzi, wchodzi. Świętego Jana Pawła II, gwiazd, wiosek, przyjaciół, wszyscy modlitwy na nie zostajcie w domu. 10 lipca wszyscy, tym razem, wszyscy idziemy do Waszej Matki. Jakaś tam co innego. Było w tej chwili taki z akademistów pięknych, doktoryzowani i nawet wody nie było. Poszło na Mazowieckie, pełno było wina, jeszcze pijaki nawet pijali, ale pełno. Bułeczki przynieśli, pasteciki były, różne rzeczy, wina. Jeszcze do CSW to się można było upić. A tam się zadą kontrolę. Piękna wystawa na Mazowieckiej, takie instalacje można tam pokonać. Bo ten miesiąc to może od ciebie zadzwonić, ale na popołudniu, to marszałkowi po prostu. No. Ale mówi o tobie tam na... Do Eleonory mówi, tak? No to dzisiaj mam imieniny. Jakaś pijaczka szła z dzieckiem, jej to wypadło, czy co, najpiękniejsza to pustka. Ale to będzie tą gwiazdą filmową, bo tutaj zostanie. Ale i czemu imię dać? I teraz tak, może to się nie podoba, że on ma rogi, ale on się taki rogi i mama go kocha. Proszę Państwa, mamy nowe dziecko. Proszę Państwa, tylko żeby się dokonać. Urody nie ma, ale może by. Dlaczego? Nie ma to przez które miałeś. Ma. Jest. Kotek szary, on jest piękny, ale mogło być ruby, ale natomiast to jest rubę. I teraz tak, proszę Państwa, ona by chciała pokazać, ale ona nie rozumie, co to jest kamera i ci przekonać. To, co się myśli, jest piękne. Nie, to jest też myśli. Ufne. A czy to wstawimy, żeby ona, jak siedzi na klozecie, proszę Pana. Szanowni Rydzyk, ona siedzi na klozecie. Ta żydóweczka w CSW, to ona od jakiegoś czasu nie robi tam żarcia, ale wina? Ojej! I te pijaki takie zadowolone, te pijaki. I w zamku i na Mazowieckiej, a u Kibaka nic nie było. I po prostu wiesz, jak tylko jest jakiś profesor, akademia, to jest wielkie gówno. Tylko było Akademia Sztuk Pięknych, to było. A teraz nie ma nic. Koleżanki. O, podam Serum do rzęs, serum z pajęciarem, serum z szczoteczką, serum ze 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 szczoteczką, serum ze
No Mareczek tak mówi, bo już jak zaczyna rządzić, to on musi coś kupić. O, widzisz? Musisz teraz tak, klejące zbierać, plastry różne i czarne mazaki. Czarne mazaki. Jak jesteś w biurach, to czarne mazaki. Czarne mazaki musisz. Zabieraj z biura, bo ja coś się robić. Czarne mazaki kleję różne takie. Taśmy klejące, na nalepki przyklejne. Takie zbieraj. A my tu będziemy długo jeszcze radio prowadziły, bo my tu się stąd nie mamy zamiaru wyprowadzić. No ale to były takie wczoraj, myślę z Mareczkiem, że tam takie listy były z kaszczetem, tutaj z takim tym czystym i ja mówię, wy jesteście głupie, no to do kubeczka się wzięłam całego, a one głupie jadły, a potem bułeczki przyniosły, nie martw się, także jak ktoś tak nie leciał jak dziki koń, to żeby się najadł, ale tam do cerku trzeba wojechać, bo tam pewno wina dla pijaków, a ja mówię, pan zobaczy, o te pijaki, to tam będą się, ja mówię, myślę, że to 15 lat zostało, i zaczęłam wyjść, że się prowadzały. No i słuchaj, tam na Mazowieckiej taki inwalida, bo to tak chodzi, bardzo miły, jeden, drugi jakiś taki leci, wiesz, dwóch takich mają, podobnych, bo sobie tam, byś nie wiedziała, który to jest twój mąż. Ale słuchaj, bardzo miły, ja zawsze zagadam i wiesz, powiedziałam, że tego, ja powiedziałam, że wiesz, pijaki to wypijali, ale ja mam to na myśli. Ale łatwo są te instalacje. Eska wypił, to już wypiła. No, co to galetki? To ja nie myślałam, że to będzie jak oba była. Ja nie mówię, że się pośmurza. Dobra? Pośmurza. A co to jest? Regionali to chodzi. No tak. Nowe dziecko. Ja stoję w obronie Puszczy Białowieskiej i wszczyna formalne postępowanie w sprawie zwiększonej wycinki drzew zarządzanej przez Ministerstwo Środowiska. Ogierka pytania w szoku po zabójstwie Joe Coxa. Przeciwnicy i zwolennicy wyjścia kraju z Unii Europejskiej zawiesili kampanię przed czwartkowym referendum. Remisem 0-0 zakończyło się wczorajsze spotkanie Polski, Niemiec w drugim meczu na Euro i wiele wskazuje na to, że drużyna biało-czerwonych jest już o włos od 1/8 finału turnieju. Kibice, którzy widzieli mecz na żywo, cieszą się z wyniku, choć entuzjazmu nie słychać. Zadowoleni z wyniku. 0-0 z mistrzami świata jest wynikiem, myślę, fantastycznym. Znaczy nasza drużyna miała bardzo dobre szanse. Zdecydowanie mogli kilka razy strzelić gola. Powinniśmy wygrać. Z nami w studiu przenosi w redakcji sportowej TOK FM. Dzień dobry, Przemku. Na boisku bezbłędny był obrońca Michał Pazdan. Chwalony jest także Kamil Glik. Świetne noce zebrał bramkarz Łukasz Fabiański, ale czy któryś z Polaków wyjątkowo rozczarował? No tak, w ekipie trenera Adama Nawałki zawiódł jeden zawodnik, Arkadiusz Milik. Gracz Ajaxu Amsterdam był wprawdzie aktywny, piłka szukała go w polu karnym, ale zmarnował dwie wyśmienite okazje. Najpierw na początku drugiej połowy, mając przed sobą niemal pustą bramkę, nie trafił piłkę głową. Później nie wykorzystał jeszcze dobrego dogrania Kamila Grosickiego i w piłkę nie trafił nogą. A cała drużyna biało-czerwonych nie oddała w tym meczu ani jednego celnego strzału na bramkę Manuela Neuera. Niemcy w tym meczu dominowali, ale czy niemiecka prasa jest zadowolona z wyniku? Przeciwnie, niemieckie gazety krytykują zespół Joachima Lewa. Die Welt pisze na przykład, że Niemcy nie mieli pomysłu na grę. A Süddeutsche Zeitung twierdzi, że Niemcy byli lepsi, ale nie potrafili wykorzystać swoich szans. O tym, że Niemcy zawiedli, pisze także mediolańska La Gazzetta dello Sport. Powiedz jeszcze na koniec, co muszą zrobić Polacy, by na 100% awansować do 1/8 turnieju. No, tutaj odpowiedź jest prosta, nie przegrać z Ukrainą,
albo liczyć, że Niemcy pokonają Irlandię Północną. Organizatorzy Polską Ukrainę, jak i Niemcy Irlandia Północna już w najbliższy wtorek o 18:00 z Przemysławem Pozowskim. Dziękuję Ci wszystkim bardzo. Usłyszymy się już niedawno w informacjach sportowych o 8:20. Komisja Europejska formalnie wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z działaniami w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o zwiększoną wycinkę drzew, którą zarządził minister środowiska Jan Szyszko. Brukselę chce sprawdzić, czy ta decyzja nie narusza unijnego prawa, a konkretnie dyrektywy środowiskowej oraz dyrektywy ptasiej, które są podstawą europejskiego programu Natura 2000, tłumaczył rzecznik komisji Enrico Brivio. Komisja jest w kontakcie z polskimi władzami. Chcemy się upewnić, że działania są zgodne z unijnymi przepisami. Polski rząd ma miesiąc, żeby dostarczyć informacje, o które poprosiliśmy. Polskie władze twierdzą, że oficjalnego pisma od Brukseli jeszcze nie dostały, a wiceminister środowiska Andrzej Szwada-Lewandowski zapewnia, że Polska nie łamie żadnych regulacji. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z Komisją Europejską, jak i z przedstawicielami UNESCO. Dosyłamy im dokumenty, które nas proszą, a jest to związane z tym, że zarówno przedstawiciele UNESCO, jak i przedstawiciele Komisji Europejskiej w zeszłym tygodniu lustrowali drzewostany w Puszczy Białowieskiej. Jeśli wyjaśnienia Warszawy będą niewystarczające, komisje wyśle ponownie upomnienia. W dalszej kolejności będzie mogła skierować wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który może nałożyć na nasz kraj wysokie kary. Jak urzędy marszałkowskie wydawały pieniądze z unijnych funduszy, sprawdzają to funkcjonariusze CBA, którzy weszli wczoraj do wszystkich 16 urzędów. Chodzi o ponad 17 miliardów euro wydanych w ramach programów regionalnych na lata 2007-2013. Wielka Brytania w szoku po zabójstwie posłanki partii prasy 41-letnia Jo Cox zginęła od strzałów z pistoletu Iran zadanych nożem. Policja aresztowała napastnika, który podejrzewany jest o związki ze skrajną prawicą. Mężczyzna miał w chwili ataku krzyczeć Wielka Brytania nade wszystko, ale jego motywy nie są na razie znane. W związku ze śmiercią Cox zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej zawiesili kampanię przed referendum zaplanowanym na przyszły czwartek. Decyzję tę poparł także premier David Cameron, który tak wspominał Jo Cox. Była bardzo aktywną posłanką. Często występowała w obronie syryjskich uchodźców. Miała wielkie serce. Była prawdziwą polityczną gwiazdą. To dobrze, że kampania została czasowo zawieszona, byśmy wszyscy mogli połączyć się w żalu z rodziną Jo i jej bliskimi. A z nami w studiu jest Dionis Turys. Dzień dobry. Powiedz, czy ta tragiczna śmierć posłanki może zaważyć na losach referendum? Już zaważyła w ten sposób, że i wczoraj, i dziś nie odbędą się żadne wydarzenia kampanijne. Obie strony zgodnie odwołały wszystkie spotkania, konferencje i akcje publiczne. Dzisiejsze brytyjskie gazety piszą o jeszcze innym efekcie. Mąż Jo Cox zaapelował o zgodę i pojednanie, twierdząc, że tego właśnie chciałaby jego żona. Ten apel zapewne utrudni dalsze posługiwanie się bardzo konfrontacyjnym językiem. Wczęcelowali dotąd głównie zwolennicy wyjścia ze wspólnoty. To oni nakręcali emocje i tworzyli klimat zagrożenia, mówiąc o zdradzie narodowych interesów, o przetrwaniu narodu, o najeździe imigrantów. Eksperci zwracają uwagę także na to, że społeczeństwo w stanie szoku zazwyczaj zwraca się ku utrzymaniu status quo, co a teraz litka światła miałoby działać na korzyść przeciwników. I jeszcze raz tu przyjdź. Dziękujemy bardzo. To był i ta Grecja, prosimy. Stan Jo Cox sondaże dawały co najmniej 5% przewagę zwolennikom wyjścia z Unii Europejskiej. Proszę Państwa, specjalnie dla radia. Są to ogłosić ich wyrok w procesie dotyczącym katastrofy.